Więc dzień dobry. Dzisiaj ten warsztat odbędzie się w języku polskim. Przede wszystkim dlatego, że naszym tematem jest próba ułożenia lub wygenerowania poezji w języku polskim i to jeszcze w stylu naszego wieszcza Adama Mickiewicza. Więc pytanie, jakby, może jeszcze nie. Więc tak, ja nazywam się Wojciech Czarnowski i zajmuję się uczeniem maszynowym już kilka lat. Zajmowałem się tłumaczeniem maszynowym z angielskiego na polski przez jakiś czas, przetwarzaniem obrazu, przetwarzaniem języka naturalnego i w kontekstach naukowych i popularyzatorskich i profesjonalnych. I ten warsztat powstał dzięki współpracy z doktorem z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, który specjalizuje się w tłumaczeniu maszynowym. I powstał dzięki temu, że przy okazji tematów, które tam podejmowaliśmy, odgrzebaliśmy stary, bardzo z początku lat 90. słownik języka polskiego, komputerowy, który nazywał się Corrida. Także w latach 90. ten słownik był jednym z najlepszych słowników ortograficznych do korekty ortografii i do dzielenia wyrazów na sylaby w Polsce. Miał zaimplementowane około 2 milionów form wyrazowych na strukturze 400-kilobajtowej bodajże. Jeśli ktoś potrafi szybko matematykę policzyć sobie, to wychodzi około 8 polskich słów na jeden bit tej struktury. Jak to zostało osiągnięte, to mogę Wam pokazać tutaj. Słowa zostały podzielone na zestaw rdzeń wyrazowy. Przed rdzeniem będzie przedrostek, potem końcówka. I jeśli się weźmie słownik ortograficzny języka polskiego, tam skodyfikowana jest gramatyka i dla czasowników, i dla rzeczowników, i dla przymiotników. W ten sposób jedno słowo może być zakodowane tak naprawdę jako jedna, dwie, trzy litery rdzenia, a potem informacja, jaki jest przedrostek i jaka jest końcówka. I to, powiedzmy, zastosowanie narzędzia, które stworzyliśmy na bazie tego starego słownika, to będzie główny element naszego warsztatu, z którego będziemy korzystać, i główny pomysł na to, jak pomóc komputerowi pisać poezję w języku polskim. Może nie to, może to. Mam pytanie do Was. Jakby ile potrzebujecie wstępu na temat, takiego ogólnego wstępu na temat tłumaczenia maszynowego albo nawet machine learningu? O pytanie do słuchaczy. Widzę komentarze. Pierwszy komentarz, że od początku. Drugi komentarz również. No, może wstępu. Od początku. Okej.
No dobrze. Czym jest tłumaczenie maszynowe? Krótki wstęp. Przepraszam, ja czym jest uczenie maszynowe, nie tłumaczenie maszynowe, może tak, uczenie maszynowe. Kiedy programujemy komputery, możemy to zrobić według jednego z dwóch paradygmatów. Jednym paradygmatem, podejściem do programowania komputerów jest paradygmat imperatywny. A tłumaczy się to tak, że piszemy algorytmy, znaczy wymyślamy algorytmy i je kodyfikujemy. Mówimy komputerowi, co ma robić, krok po kroku. Jeśli jakaś decyzja jest do podjęcia, to my ją również kodujemy wprost. Teraz jest drugi paradygmat, znany już od prawie 50 lat, ale znajdujący szerokie zastosowanie gdzieś od 10 lat. To jest paradygmat taki, że definiujemy to, co komputer ma zrobić w formie funkcji y równa się f od x, gdzie programowanie następuje w ten sposób, że zbieramy bardzo dużo par x-ów i y-ów, natomiast funkcji samej nie definiujemy. Używamy jakiegoś algorytmu, który przez który przepuszczamy pary x-ów i y-ów, czyli wejście oraz co funkcja ma dać, wiele razy i funkcja powstaje z tego automatycznie. Czyli nie kodujemy algorytmów, algorytm zostaje odkryty na podstawie danych. Ten proces jest procesem powolnym, heurystycznym, wymagającym dużej mocy obliczeniowej i być może dlatego, mimo że zostało to konceptualnie wymyślone w okolicach lat 60., 70., to praktyczne zastosowania zaczęły się pojawiać dopiero wtedy, kiedy jakby moc systemów informatycznych, czy komputerów, czy systemów obliczeniowych zaczęła być już na tyle duża, żeby dało się rzeczywiście zrobić ten aproksymator na poziomie takim, żeby zaczął dawać praktyczne rezultaty. Jednym z takich pierwszych praktycznych bardzo zastosowań, wręcz widowiskowych, był eksperyment zrobiony około 10 lat temu razem przez Stanford i firmę Google, gdzie na 16 tysiącach komputerów połączonych w sieć wytrenowano, tak jak aproksymator, sieć neuronową na stopklatkach z YouTube'a. Sieć obejrzała kilka milionów stopklatek z YouTube'a. Na wyjściu Y-kiem była tablica tysiąca wyjść i co się okazało po tym eksperymencie, że po wytrenowaniu, po nauczeniu tego aproksymatora, jeśli się pokazało tej sieci, czyli jako X, pokazało się na przykład ludzką twarz, to się zapalało jedno z wyjść. Zawsze to samo przy ludzkiej twarzy. Ale zupełnie odjechane było to, że jak się pokazywało w tej sieci kota, to się też zapalało inne konkretne wyjście. Sieć nauczyła się pojęcia kota zupełnie sama, bo nikt jej tego nie mówił, tylko patrząc na filmy z YouTube'a. Także jeszcze 10 lat temu, żeby to uzyskać, trzeba było korzystać z serwerowni Google'a, z 16 tysięcy komputerów. Natomiast obecnie jesteśmy w stanie zrobić to na jednym komputerze. Również będziemy dzisiaj robić to na serwerze Google'a, tylko że już na dedykowanej karcie obliczeniowej, która ma kilka tysięcy rdzeni obliczeniowych.
I zamiast na CPU, gdzie tych rdzeni jest kilka, to mamy akcelerator, gdzie tych rdzeni będzie 2000, 5000, w zależności od tego, jaki tam wam Google przydzieli. I dzięki temu, że mamy dostępną moc obliczeniową, to możemy sobie pozwalać na to, żeby wykorzystywać to uczenie maszynowe w coraz to nowych dziedzinach. Rozpoznawanie obrazu, rozpoznawanie dźwięku, rozpoznawanie mowy, generowanie mowy, różne use case'y biznesowe, czy przewidywanie czy kursów walut, czy poziomu sprzedaży, czy popytu. Takie rzeczy się obecnie robi. Między innymi dużo rzeczy się robi z tekstem. Można wyobrazić sobie taki eksperyment, gdzie na wejście, powiedzmy, wrzucimy pana Tadeusza Mickiewicza, nie w całości, tylko na przykład podzielonego na kawałki po 400 słów, a na wyjście, czyli jakby co ta funkcja miałaby zrobić. Jeśli na wejściu będzie Litwo, to my powiemy, że poprawnym wyjściem będzie ojczyzno. Jeśli wejściem będzie ojczyzno, to na wyjściu ma być moja. Rozumiecie ideę? Tak, rozumiemy, rozumiemy. Elegancko. Także to za chwilę będziecie robić sami. Trzeba będzie tekst pana Tadeusza podzielić na fragmenty. No, powiedzmy sobie w ten sposób, że mamy tą Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Więc x-ami będą słowa na wejściu, y-kami o jedno słowo dalej. Więc jeśli się taką sieć wytrenuje, to potem podamy jej na wejściu początek jakiegoś tekstu i powiemy, dobra, co ma być dalej? Tylko ponieważ jedno słowo może potem jakby występować w różnych kontekstach w tekście, to nie zawsze będzie tak, że jeśli będzie słowo ty, to po ty będzie jesteś, tak? Tak wytrenowana sieć na tak zwanym korpusie tekstowym, ona nie tyle nauczy się na pamięć jednego tekstu, co nauczy się pewnego fragmentu języka, w tym przypadku języka polskiego, czy staropolskiego. I potem my ją będziemy pytać wielokrotnie o kolejne tokeny czy wyrazy. A ponieważ za każdym słowem, w tym, co ona się nauczyła, nie będzie jedno słowo, tylko dystrybucja pewnych słów, z którymi losowo będziemy pobierać próbki, to zobaczycie, że taki model języka zacznie się zachowywać trochę nieprzewidywalnie, ale w stylu Adama Mickiewicza i w stylu, być może nawet zacznie do was pisać 13 z głoskowcem. Jest to dość widowiskowe osiągnięcie. Tym się pobawicie i też zobaczycie, jakie jest, powiedzmy, na jakim poziomie obecnie to uczenie maszynowe i generowanie tekstów jest. A poziom jest taki, ja tutaj stawiam taką tezę, że jest to bardzo fajne, bardzo dobre kopiowanie stylu danego tekstu czy danego języka, natomiast bez zrozumienia, o co chodzi. Na przykład to może wyglądać tak, to jedna z prawdziwych generacji z przeszłości. Okej, okay. Na czym będzie polegał warsztat?
Na GitHubie znajdziecie repozytorium. Może tak. Ja to pokażę w ciągu 5-10 minut, potem podzielimy się linkami i przejdziemy do części warsztatowej, ok? Może tak być? Myślę, że tak, ale niech się inne osoby też odpowiedzą. Dajłbyś proszę linka do GitHuba tutaj na czacie. Krzyś, wkleisz linka do GitHuba? Ja pokażę, gdzie są poszczególne rzeczy potrzebne do tego, żeby uruchomić na waszych komputerach, a potem pokażę, jak wygląda ten materiał. Potem z Krzysiem pomożemy wam się tym pobawić, pouruchamiać. Więc tak, na moim koncie mamy repozytorium ML Seminars i tam folder Poetry 2020 i jeden plik, który będziemy używać w serwisie Google. W tym folderze on się znajduje. Druga rzecz, która jest istotna, w tym pliku będą kody naszej sieci i kody, które przetwarzają dane, trenują i umożliwiają generację. Oprócz tego potrzebujemy samego, przepraszam, pana Tadeusza. I to będzie tutaj. W releases mamy datasety i modele. I przede wszystkim ten tekst, pan Tadeusz TXT. Cały tekst pana Tadeusza. Ponieważ trening zajmie trochę czasu, to dla tych, którzy nie będą chcieli czekać na to, żeby się na ich komputerze to wytrenowało, mamy parę modeli, to te pliki z rozszerzeniem Torch, wytrenowanych przez nas wcześniej. One będą dostępne do pobrania. Tutaj macie też narzędzie, które zrobiliśmy z tego słownika Corrida do dzielenia na tekstu na fragmenty, na sylaby. Ponieważ mówiłem wam o tym, że sieci pokazujemy całe słowa, ale będzie lepiej, jeśli sieci pokażemy słowa podzielone na te przedrostki, rdzenie i końcówki. Także będziecie używać tego narzędzia również. I jeśli ktoś będzie chciał, to mamy też parę innych przykładowych tekstów. Mamy Szewców Witkacego. Mamy dokument, w którym jest zestaw różnych poematów Mickiewicza. I jakby ten sam kod w Pythonie możecie wykorzystywać do trenowania, a potem generowania tekstów w różnych stylach. Jak skorzystać? Muszę to przesunąć. Wracamy. Jak skorzystać z tego? Jak to uruchomić? Otóż tak, jest serwis Google, który się nazywa Kolaboratory. To jest interaktywny, darmowy serwis do uruchamiania tak zwanych notebooków, które zawierają jakieś kody, najczęściej w Pythonie, oraz teksty. I w tym serwisie macie dużą pulę maszyn wirtualnych z dostępem do tych jednostek akceleratorów obliczeniowych różnego typu. Mogę wam pokazać.
Są tak zwane GPU, czyli w dużym uproszczeniu karty graficzne do gier, tylko że z interfejsem do obliczeń numerycznych na tych na tym hardware'ze i mamy też możliwość korzystania z Tensor Processing Units. To są akceleratory budowane przez Google stricte do przyspieszania obliczeń numerycznych. Przy czym GPU, te karty, które są tutaj podpięte, to są serwerowe wersje kart graficznych NVIDIA, które przede wszystkim się wykorzystuje do przyspieszania obliczeń numerycznych, a czasem można również do renderowania obrazu. Więc jak się dostać do naszego pliku Poetry? File, Open Notebook, wybieramy GitHub, wpisujemy Wojtek, czy moje konto, znajdujemy repozytorium ML Seminars i on wylistuje wszystkie pliki, które są kompatybilne z tym serwisem. Gdzieś niedaleko góry będzie ten nasz plik Poetry 2020, który można wtedy tutaj załadować. A następnie przed jego aktywowaniem czy użyciem zrobicie sobie copy to drive. Czyli dostaniecie swoją własną kopię na swoim Google Drive. Więc ja to zrobiłem trochę wcześniej i chyba w międzyczasie... A, jest dobrze. Więc tak, po otwarciu ten notatnik łączy się gdzieś na backendzie z maszyną wirtualną. Także dostałem maszynę wirtualną z tą jednostką obliczeniową. Ja sobie już wcześniej tutaj pouruchamiałem rzeczy, ale normalnie robicie to w ten sposób. Jak już macie maszynę wirtualną, to tutaj z lewej strony możecie zobaczyć, że to jest normalnie jak komputer. Jakieś pliki, które są, na których możecie tutaj pracować, które można z internetu pobierać, przetwarzać, zapisywać i tak dalej. I potem w samym notatniku uruchamiacie poszczególne komórki. To jest komórka, która importuje całą gamę bibliotek Pythona. Klik, uruchamiona. Tu jest komórka, która instaluje wewnątrz maszyny wirtualnej ten zestaw komórek, ten stemmer z Koridy do dzielenia na sylaby. To jest kilka kliknięć. I możecie zobaczyć, że stemmer z GitHuba został pobrany i wypakowany do jakiegoś foldera w tej maszynie wirtualnej, już jest dostępny do użycia. Idea korzystania z tego jest jasna? Tak. Mógłbyś jeszcze raz pokazać, jak się poruszać po tych plikach, po tym drzewie katalogu? Tak. Proszę zobaczyć. Z lewej strony mamy sidebar z kilkoma funkcjonalnościami, między innymi jest przeglądarka plików. A jeśli ja widzę u siebie tylko katalog sample data, to znaczy, że co robię źle? To znaczy, że jeszcze, to jest bardzo dobrze, bo sample data to jest to, co dostajemy od Google, żeby się tym pobawić, parę plików do uczenia maszynowego. Natomiast na przykład bin to już ten ściągnięty i rozpakowany przez ten notatnik stemmer. Albo data, to już są pliki, które ja tutaj potworzyłem czy pościągałem przed warsztatem.
Rozumiem, czyli to jest ok, że jeszcze ich nie mamy. Tak, u was one się zaczną pojawiać w trakcie wykonywania notebooka. A ja tutaj zobaczcie, przed chwilą przeklikałem pobieranie z Temera, więc mi się pobrał już drugi raz. Jeszcze tylko szybko, jak, co w tym notatniku jest, tak z lotu ptaka. Na początku jest konfigurowanie środowiska, uruchomieniowego, ładowanie bibliotek i pobieranie z Temera. Potem jest pobieranie samego pana Tadeusza. Potem przetworzenie tego tekstu pana Tadeusza z jednego pliku tekstowego na formę zjadliwą dla sieci neuronowej. Sieć neuronowa nie rozumie ani obrazów, ani tekstów, a tylko rozumie liczby i można powiedzieć wektory liczb rzeczywistych, to my tutaj będziemy zamieniać tego pana Tadeusza na trochę bardziej sformalizowaną wersję, a to celowo w ogóle na wektory. Także to jest ta część. Następnie sobie skonfigurujemy tą część treningową i wytrenujemy sieć, ten model, który będzie potem wykorzystywany do generacji. I ewaluacja w różnych temperaturach też będzie wykorzystanie wytrenowanego modelu. To tak z lotu ptaka. OK. Więc jeśli chcecie zacząć, to Krzyś. My tu wszystkie linki mamy. Najważniejszy link to jest ten. Collab Research Google.com i robicie. File open, zakładka GitHub, Wojtek CML Seminars i Petry. Dokładnie. Jakby komuś się coś nie udawało, to niech poszeruje ekran, to ja na czacie pomogę po prostu. Tak. Po otwarciu pliku copy to drive. I jak już będziecie mieli kopię, to podłączacie się do backendu. Po prawej stronie powinien być przycisk Connect i można działać. Cały ten notebook, on jest troszeczkę długi, ale jest tak ułożony, że można go przeklikać z góry na dół. Sam trening jest ustawiony tak, żeby przeszedł być może tak około 15 minut. Także możecie sobie na to pozwolić. Nawet teraz w trakcie warsztatu, ale jeśli się będzie wam dłużyć, to można trening w trakcie przerwać i w następnej sekcji
mamy trochę kodu, który załaduje modele wytrenowane przez nas. Także można przeklikać, trening można zrobić lub przerwać, ale dalej tak będzie można wykorzystywać wasze lub nasze modele do prób generowania tych poezji. Ja mam takie pytanie. Jakie jest policy w tym kolabie? Czy kod, który piszemy, należy do Google'a? Nie. On należy do nas. O, super. To, czy oni po cichu w te kody zaglądają i z nich korzystają, to jest inny temat. Ale nie mają w policy tego, że to należy do nich. Na niektórych rynkach istnieje też wersja płatna kolaba, w Polsce nie, ale w Ameryce Północnej jest. Różni się od tej niefunkcjonalnością tylko tym, że te maszyny wirtualne z zasobami obliczeniowymi są udostępniane trochę lepsze i na trochę dłużej. Tutaj możemy w momencie, kiedy zaczniemy z tego korzystać, około 8 do 10 godzin używać za darmo. Potem to zostanie zresetowane. W amerykańskich płatnych wersjach macie tam chyba 24 godziny na to, żeby podziałać i pobrać sobie wyniki na swój komputer. Sam notatnik, proszę, sam notatnik jest zapisywany na Google Drive, ale nie, ale pliki, które są tu wewnątrz maszyny wirtualnej, pobierane, trenowane czy generowane, kiedy maszyna wraca do puli, ona jest resetowana, to wszystko znika. Także trzeba zadbać o persystencję tego samodzielnie. Ja mam takie pytanie, Justyna z tej strony. Mógłbyś rozwinąć taki skrót tajemniczy dla mnie RNN? Mógłbym. Już to robię. RNN jest wykorzystywany tutaj. A co to jest? Bo może... Czułam, po prostu nie wiem, czy o tym mówiłeś, czy a mi umknęło, że... Nie mówiłem. A, okej, okay, no nie właśnie. Nie mówiłem, bo jeśli by się chciało wszystkie aspekty uczenia maszynowego wykorzystane w tym notebooku omówić, to nie byłoby czasu na warsztat. No ja się domyślam, aczkolwiek taki tajemniczy jest ten skrót, żeby tak chociaż zdanie, nie? Żebym wiedziała. Dobrze, dobrze. Więc istotą uczenia maszynowego jest to, że mamy jakąś funkcję, która może zostać wytrenowana, wyuczona, żeby zrobić dowolne, nieliniowe mapowanie pomiędzy x-ami a y-kami. Więc konceptualnie jest to proste. Natomiast teraz w zależności od tego, jakie są charakterystyki danych, które muszą przez funkcję przechodzić, stosuje się różne struktury tych sieci F. I RNN-y to jest jedna z rozpowszechnionych struktur, która wygląda w ten sposób, że wejście, jedną próbkę dzieli się, traktuje się jako sekwencję, nie jako całość, tylko jako sekwencję. I tutaj na tym obrazku macie jeden krok z sekwencji. Możecie sobie wyobrazić, że
że próbka to będzie na przykład, nie wiem, 100, 200, 300 słów z pana Tadeusza, a jednym elementem będzie jedno słowo, tak? Także XT to będzie Litwo, tak? I teraz A to jest matryca jakichś liczb rzeczywistych. Próbka wchodzi, staje przemnożona przez matrycę i część tego wyjścia jest w następnym kroku też dodawane do tej matrycy i wychodzi z tej funkcji. I to się robi rekurencyjnie w ten sposób. Jak wchodzi ta sekwencja, 100 słów na wejście, to ta sieć RNN, czyli rekurencyjna, jest wykonywana tyle razy, jaka jest długość sekwencji. I za każdym razem mnożenie jest robione na dwóch wejściach. Na bieżącym elemencie sekwencji oraz na poprzednim stanie funkcji. Tam po prawej stronie jest funkcja rozwinięta, czyli Litwo, jakieś wyjście, potem ojczyzno wchodzi do tej samej matrycy, ale również z jakimś sygnałem z poprzedniego kroku. Czy to jest RNN. Struktura dostosowana do przetwarzania sekwencji. Właśnie dzięki temu, że wchodzi sekwencja oraz jakaś informacja z poprzedniego kroku, czyli tak jakby można powiedzieć, że ta struktura ma pewną pamięć jakiegoś stanu wewnętrznego z przeszłości przy przetwarzaniu danego elementu sekwencji. Super, dziękuję bardzo. Więc mam pytanie. Myślę, że niektórzy z was przeklikują ten notatnik. Może ktoś by zrobił screen share i pokazał, jak ten proces idzie, to mogłaby to być okazja do tego, żeby pokomentować jakieś miejsca. O, widzę, że u ciebie się... Mnie? Yes, I can. Cool. So I am sharing my Google Colab, some new version of Google Colab. Yep, and I'm on training step for now. So you can scroll down, so we will see the output of the training. Oh. Okay. So you are 42% half. I can believe, yep, in some way. I właśnie, dlaczego mówimy po angielsku, skoro masz to dziś po polsku? Jeśli można po polsku, to możemy po polsku. Tak, czyli możemy wierzyć tym liczbom, 44%. Tak, bo to jest 44% nie jakości, tylko 44% treningu. Tak, tak, tak. Trening jest podzielony na 1188 kroków, 533 kroki już za nami, tak, 7,5 minut za nami, 9 minut przed nami. Jest jeden wskaźnik jakości, nie, dwa wskaźniki jakości po prawej, los i BW. Dobra, nie, los. Ja tylko, aha. Dobra, mów, przepraszam. Skoro pokazujesz to, może ktoś by to skorzysta z tego. Los to jest... miara tego, jak bardzo to, co dana funkcja już robi, ta y f od x, różni się od tego, co wynika z danych. Czyli jeśli podajemy x, funkcja mówi, dobra, moje y to jest takie, ale z danych wynika, że y jest troszeczkę inne i ta różnica jest jakoś skwantyfikowana i dla każdej próbki danych, jeśli im różnica większa, tym większa wartość dodawana do tego wskaźnika los. Czyli jak mamy teraz, widzicie, że to trochę skacze, tak? Koło 4,5. To na początku treningu ten los tam był gdzieś koło 10, potem 7, potem 6. W tej chwili w połowie treningu jest trochę powyżej 4 i on sobie powinien spadać,
jest takim wskaźnikiem tego, że w miarę tego, jak sieć widzi kolejne próbki i dostaje ten sygnał, na ile jej predykcje się różnią od pożądanych, to im mniejsza ta wartość, tym lepiej sieć uczy się naszego case'a. W tym przypadku uczy się pana Tadeusza i jego stylu poezji. Możemy też tutaj wspomnieć o epokach. A mamy tu epoki? Tak, mamy 4 na 6, jest to czwarta epoka. Czyli można powiedzieć, że nasza sieć aktualnie czwarty raz uczy się pana Tadeusza, czwarty raz przez niego przechodzi, że tak powiem. Czwarty raz go czyta, tak. Wojtek, Krzysiek, a możecie się powiedzieć, dlaczego w kolabie zrobiliśmy kopię z notatnika, a tylko później puściliśmy te wszystkie kody? Jeżeli to nie zrobię kopię, to co wtedy będzie? Jeśli nie zrobisz kopii, to jeśli zrobisz jakieś zmiany w tym notatniku, to one również po sesji znikną. Jak zrobiłeś kopię, to zmiany zostają już na twoim Google Drive. Dziękuję bardzo. Tak, jest też tutaj ten wskaźnik BW. BW to jest bad word. To jest wskaźnik, który pokazuje, jaki procent słów w danej próbce jest niepoprawnych. To może nie będę wchodził w za duże szczegóły, ale też na początku treningu sieć jeszcze nic nie wie, więc będzie generować sylaby, które niekoniecznie składają się w przedrostek, rdzeń i końcówkę w języku polskim. Można na początku generować przedrostek, albo rdzeń, cokolwiek. Także BW0 oznacza, że w danej próbce, gdzie jest 400 sylab, wszystkie te sylaby składają się w słowa poprawnie. Mamy jakieś tam jeszcze 4 minutki, to może powiecie, co robicie? Bo ty powiedziałeś nam, co robiłeś wcześniej, może Krzysiek nam powie, co robię w ogóle. Co ja robię na co dzień? Od jakiegoś czasu już się interesuję, że tak powiem, machine learningiem. Głównie pracuję na Salesforce Einstein. Jest to platforma do machine learningu wydana przez Salesforce'a. A na co dzień jestem, tak jak pewnie tutaj 90% osób, programistą Salesforce'a, czyli Jobem. Dzięki, Krzysiek. I Olga ma problem, jeżeli możemy poprosić Olgę poszerować ekran i sprawdzimy, jak możemy pomóc. Dzięki. Tak, zaraz spróbuję poszerować ekran. Działa? Tak, widzimy. Tak, widzimy. I tak to wygląda. O, byłem zmiotowany nad opcjonalnym pobraniem innych datasetów. Troszeczkę wyżej. A tam to samo. To jeszcze wyżej. O, ta komórka była nieuruchomiona. Tak. Aha. I jeszcze nie masz kopii zrobionej. Nie pracujesz na kopii. Na kolejnym tabie po prawej masz kopię. Tak, tak. To muszę pracować w tej kopii, tak?
lepiej na kopii. Wiesz co zrób? Przejdź na runtime. Zaraz zrobimy porządek. W menu górne runtime. Górne, o tutaj. Manage sessions. Przedostatnie. Terminary? Właśnie. Zostaw tą jedną, zostaw kopię, a zabij pozostałe. Terminate. Nie potrzebujesz tamtych sesji. I close. Dobrze. I tutaj poklikaj od góry. To jest pierwsza komórka. Tutaj ja już spróbuję. Na tym tabie spróbuj poklikać i powinno przejść. Zaczynając od tej komórki setupu. Ja mam pytanie, czy my powinniśmy kliknąć w każdą tą ikonkę run code, ten play icon? W każdą, która ma... Praktycznie tak, z wyjątkiem rzeczy, gdzie piszemy, że opcjonalnie. Okej. Okay. Tak. Można sobie wyobrazić, żeby uruchomić wszystkie komórki po kolei, z tym, że w niektórych miejscach tego notatnika są decyzje do podjęcia. Dziękuję bardzo. Wygląda na to, że to działa. Super. Jeżeli będziemy chcieli jeszcze raz sobie puścić z tymi innymi datasetami, to musimy jakoś zresetować to wszystko, czy jak to wygląda? Można resetować. Mogę pokazać. Tylko proszę o screen sharing. Trzeba po prostu podmienić nasz dataset, czyli naszego pana Tadeusza na inną literaturę, że tak powiem, na inny dataset. I oczywiście też w niektórych przypadkach zmienić parametry treningu. Tak jest. A pytanie o reset, to jest bardzo dobre pytanie. Są dwa... Jeśli ktoś ogarnia dobrze Pythona, to można sobie wyobrazić, że ten notebook to jest taki sposób na wykonywanie kodu Pythona kawałek po kawałku na jakimś kernelu Pythonowym. Więc można daną komórkę ileś razy wykonywać, nawet zmieniać jej zawartość. Ale trzeba pamiętać, że gdzieś w tle jest interpreter Pythona i jak stworzymy jakąś zmienną, to ta zmienna tam jest i ma jakąś wartość. Także jeśli dobrze się orientujecie, co w notatniku się dzieje, to nie trzeba nic resetować. Można wykonywać w takiej kolejności polecenia, w jakiej chcemy, i modyfikować je. Ale jeśli jeszcze nie wiecie za bardzo, co się dzieje w danym notatniku, to są dwa możliwości resetu. Jeden reset to jest reset samego tego kernela Pythona, ale zostaje maszyna wirtualna i wszystkie pliki, które tam na przykład pobraliście. A drugi reset to jest reset fabryczny, który powoduje oddanie maszyny wirtualnej do puli i pobranie nowej, świeżynki. Już dwa resety są. Drugi reset resetuje wszystko, łącznie z tymi plikami. I jeśli coś doinstalowaliście do maszyny wirtualnej, to też pójdzie out. A przepraszam, gdzie kliknąć ten reset? Poproszę screen share, to pokażę. Runtime. Na górze menu runtime. O, tutaj i mamy tutaj dwa rodzaje resetu. Mamy restart runtime i factory reset runtime. Widzicie to?
Restart Runtime restartuje tylko kernel Pythona wewnątrz maszyny wirtualnej, a faktory Reset Runtime zwalnia całą maszynę wirtualną i przydziela nową. Czy ktoś może doszedł już do sekcji ewaluacja? Tak, ja już mam wytrenowany model. Wojtek, poszerować ekran. Mhm. Ewaluacja w różnych temperaturach. Tam jest taka sekcja. Pokaż. Mamy funkcję evaluate, która pobiera trzy parametry, jakiś kawałek tekstu na początek, żeby był jakiś kontekst dla sieci, a potem ile tokenów i w jakiej temperaturze ma generować. Dobra, to mów, co pokazać. Pierwszy print eval. Tam, gdzie jest temperatura 1, 0,2. A wyżej, dobra. 0,8 jest. 0,8 będzie taki default. A, tu trzeba kliknąć. O, to nie kliknąłem. I to jest, tak, to jest sieć wytrenowana przez ciebie, tak? Nieładowana. A jak to sprawdzić? Bo ja swoją na pewno wytrenowałem, gdzieś tam to wyżej było. Poczekaj, wróć na dół. Ja mogę oddać kontrolę, wiesz, możesz tu kliknąć. Nie. Dobra. Dokładnie tutaj masz, tam gdzie masz napisane 56. Nie widzę nic takiego. Tu jest mój kursor, wyżej, niżej? Niżej. Dobra, to ta komórka, tak? Tak, tutaj jeszcze ta niżej. Ta już jest uruchomiona, ta niżej też jest uruchomiona. I tutaj generujesz sobie, zamieniasz sobie Litwo, ojczyzno moja, czyli początkowy tekst, który zawsze zaczynamy na sylaby, a następnie robisz ewaluację. No i tutaj mamy początkowy tekst, prime talk, ilość znaków, ile ma nam wygenerować oraz temperatura. Mhm. A jak, bo powiedzieliście, że jest jeszcze jakiś gotowy model, a jest, który ja trenowałem. To tu. A używasz tego, co wytrenowałeś. Dobra, w porządku. Prawdopodobnie. No, tak. Ponad sekcją ewaluacja jest sekcja zapisywania i wczytywania modeli. Mhm. O. Za daleko. Już przeszedłeś na ładowanie sieci. Jeśli to przeklikałeś, to tą sekcję załadowanie sieci, to być może nadpisałeś Nie nadpisałem. Swoją. Zobacz, 51, 52 i potem 53 pobiera sieci generowane na różnych tekstach, a potem jest 54, które ładuje, 54, 55, tak? One ładują sieć pobraną. 54 jakieś zmienne tekstowe i ścieżki definiuje, a potem właśnie ta komórka, ta, w której już jest kursor, jeśli ją wykonałeś, to w pamięci w tej chwili jest nasz model, a nie twój. Nie, Wojtku, jest jego model, ponieważ nasz model zapisał się z sufiksem 1. Możesz otworzyć pliki? Tak, chyba to będzie tu. Nie, ostatnia ikonka. Data. RN Generator. Trend. I mamy tutaj dwóch pana Tadeuszy, ponieważ pobrałeś nasz model wytrenowany, który się zapisał z sufiksem 1. A, czyli było tak, że najpierw zapisał swój wytrenowany model, potem pobrał nasz i nasz już jest zapisany z jedynką, więc się nie wczytał. Więc to jest twoja sieć. Dobrze. No i teraz na przykład możesz wykorzystać już wygenerowany model na przykład Witkacego. To teraz musimy wejść do miejsca, w którym wczytujemy model.
to by gdzieś na dole. Kilka komórek wyżej. Kilka komórek wyżej. Jeszcze wyżej? Jeszcze. Jeszcze ciut. Jeszcze dobra, ciut. Minutka. Jest spokojnie. Jeszcze jedna wyżej. Komórka. I widzisz, tutaj mamy piąta linijka w komórce, która jest teraz zaznaczona trochę niżej, tak. Piąta. I tutaj musimy się po prostu zmienić nazwę modelu. Aktualnie masz ładowany model pana Tadeusza, a żeby załadować Witkacego, trzeba wprowadzić Witkacy szewczy. I mogę dopisać jedynkę, bo chciał wasz potestować, tak? Czy to będzie nie do jedynka? Końca, ponieważ ta jedynka tam na samym końcu się generuje, pan czyli Tadeusz. Gdzieś tu, tak? Tak, tutaj, dokładnie. Ale ten model niewiele się różni od tego, co tutaj masz wytrenowany, że tak powiem. Dobra, podmieniamy Tadeusza. Został wygenerowany z takimi samymi parametrami. Teraz model się załadował. I temperatura 0,8. O, tak. Nie słabo. Tak. Może jest jeszcze po prostu niedotrenowany. Tak. Także jest co innego. Ten model był wytrenowany na sztuce teatralnej, napisanej przez Witkacego w dwudziestoleciu międzywojennym. Stąd jest ta struktura inna, że taka dialogowa, że ktoś mówi coś jeszcze w jakiś sposób. Ktoś mówi glorycznie, zimno. Możemy sobie podejrzeć oryginał może i zobaczymy porównanie, jaka jest różnica pomiędzy tym, co wygenerowała nam nasza sieć, a tym, co jest faktycznie w dziele. Możesz przejść do sekcji pliki tutaj? Do sekcji pliki, dobra, idę. I tutaj na dole mamy Mickiewicza. Nie, sorry, to jest Szewcy. Szewcy, tak. Witkacy Szewcy. Tak. Kliknij dwa razy. Jak widzisz, sieć nauczyła się stylu. Jest to całkowicie odmienny styl, niżeli pan Tadeusz. Bo oczywiście to jest sztuka teatralna. Super, dzięki. Jakoś jeszcze mogę pomóc? Pokazywaniem, klikaniem. Możemy wyjaśnić na przykład, czym jest temperatura. Tak, to by się przydało. Dzięki. Więc ta procedura generująca, evaluate, ona działa w ten sposób, że na wejście sieci RNN dajemy na początku stokenizowany ten tekst pierwszy, Polska ojczyzna moja, tak? I sieć RNN token po tokenie sobie idzie, aż dojdzie do końca tego tekstu, no i ma zgadnąć lub wybrać, jaki będzie kolejny token. Więc przez to, że przeszła przez jakiś tekst, to sieć sobie wygenerowała jakiś stan wewnętrzny, jakieś zrozumienie tego, co ten tekst znaczy. I na wyjściu pojawia się pewna dystrybucja, która jest uwarunkowana tym tekstem wcześniejszym. I z tej dystrybucji się sampluje. Ta dystrybucja ma zazwyczaj jakiś kształt albo krzywej dzwonowej, albo eksponencjalnej. I ona może być albo, ta krzywa może być albo płaska, albo szpiczasta. I teraz, jeśli jest płaska, no to może samplować jeden z wielu tokenów. Jak jest spiczasta, to będzie samplowała może jeden z dwóch, może jeden z trzech. Teraz czym jest temperatura? Temperatura to jest dzielnik, który powoduje spłaszczenie lub wyostrzenie tej dystrybucji warunkowej do samplowania następnego tokena. Generalnie, jeśli się wyostrzy dystrybucję, to jest efekt jest taki, że tylko takie pewne tokeny będą samplowane. Czyli sieć będzie bardziej poprawna
swoich predykcjach, ale mniej różnorodna. Jeśli natomiast się tą dystrybucję spłaszczy, czyli temperaturę się podniesie, bo to spłaszcza dystrybucję, to sieć staje się bardziej kreatywna, może się wtedy mniej poprawna. Także przy generowaniu maszynowym tekstów często, nawet przy innych use case'ach i innych architekturach sieci niż nasza, tak? ten przełącznik czy regulator temperatury występuje. Stąd też taka dziwna nazwa. Większa temperatura, większa różnorodność i chaos. Czyli lepiej sprawdzimy sobie system 02. No styl jest ten sam, tak? A o chaosie nie wiem. Tak, niska temperatura, to możecie zobaczyć, że słowa się zaczynają robić takie bardzo, bardzo polskie, ale tekst staje się nudny i być może nawet będzie miał w sobie dużo powtórzeń, bo powtórzenia są pewne. Jeśli już znalazł jakąś frazę, to ją będzie chciał być może kilka razy pokazać, tak jak tutaj. A ja nie będę już ichnia. Temperatura 0,2. Bo po A będzie zawsze ja. Po ja zawsze nie. Po nie będzie zawsze będę. A jak generujesz w temperaturze powyżej 1, to się mogą różne rzeczy dziać dziwne. Ja mam takie pytanko. Bo w pewnym momencie powiedzieliście, że jak się wygeneruje, inaczej, nauczy tą sieć, tak, wytrenuje z tymi samymi parametrami na tym samym inpucie, to że będzie bardzo podobna. I teraz moje pytanie brzmi, czy ona będzie taka sama, czy będzie bardzo podobna, w sensie, że to zależy gdzieś tam od jakichś randomowych liczb zależnych od komputera, tak, od maszyny, czy właśnie, czy jest to deterministyczne, że można dwa razy tak samo po prostu tą sieć wytrenować, czy i jak bardzo może być ta różnica widoczna, jeżeli można ją z tym samym inputem, z tymi samymi parametrami wytrenować różnie, to jak bardzo różnie można ją wytrenować? Więc tak, raczej nie będzie to deterministyczne, ponieważ jak się inicjalizuje model do trenowania, przed treningiem jeszcze, i by się wszystkie parametry tego modelu ustawiło na przykład na zero, to nie ma szansy, żeby się ta sieć wytrenowała. Ponieważ jakikolwiek będzie wejście i wyjście w tej funkcji, to sygnały będą mnożone przez zero. Więc co trzeba zrobić? Trzeba na początku, przed treningiem, losowo zainicjować wagi tej sieci, żeby ona dawała na wyjściu coś nie zerowego, ale randomowego. W związku z tym za każdym razem, jak się trenuje, na każdym komputerze jest troszeczkę inny stan początkowy. I z niego idzie się do iteratywną metodą do stanu pożądanego, który jest określany tylko wejściami i wyjściami. Także zawsze będzie troszeczkę inaczej. Może być bardzo podobnie, ale stan początkowy jest inny. I oczywiście podczas są różne hiperparametry, parametry treningu, które mogą decydować o tym stopniu różnorodności lub samości. Ale sam proces nie jest deterministyczny, jest stochastyczny. Proces trenowania. Jak również w naszym wypadku, jeśli my chcemy generować poezję nową, to my specjalnie tak konstruujemy
sam proces, żeby tej stochastyczności, niedeterministyczności było więcej. Jest to jedna z pożądanych cech tego systemu. Jasne, rozumiem. Dziękuję bardzo. Przy chatbotach przykład. Chce się, żeby chatbot rozumiał, powiedzmy klienta, jakiś to jest chatbot jakiś e-commerce'owy, ale też chcemy, żeby miał pewną różnorodność wypowiedzi, tak? Nie za każdym razem to samo, na to samo pytanie, ta sama odpowiedź, tak? On powinien zachować znaczenie, natomiast różnymi zwrotami się posługiwać. Także tam też jest pożądana ta cecha stochastyczności. Ale jeśli robimy funkcję, która ma przykład robić tłumaczenie maszynowe, to być może ta stochastyczność powinna być mała. Jeśli jest znane poprawne tłumaczenie, to powinno być poprawne, tak? Nie musi być różnorodne. Tak, ten chatbot, co odpowiada w różny sposób, wygląda na mądrzejszego, prawda? A nie takiego, że cały czas tak samo odpowiada, więc rzeczywiście tak jest. Ja mam pytanie dotyczące tego narzędzia, Collab Research Google. Wspomniałeś, że można sobie zapisać wyniki? Ściągnąć wyniki. Tak, można. Można to zrobić? Nie mogę tego znaleźć. Więc ta przeglądarka plików po lewej stronie. Tak. Ostatni tab. Powiedzmy, że w data coś tam rozwiniesz. Na przykład możesz dataset sobie ściągnąć. Jest funkcja download. Ta ikonka z trzema kropkami pewnie. Wybrać. Tylko, że nie folder, pojedynczy plik. I download, ok. Dobrze. I jeszcze jedno pytanko. Wspominałeś, że możemy na tym pliku, na tej swojej kopii pracować 10 godzin, tak? A później... Więc te maszyny wirtualne, które są przydzielane tobie, one mają licznik czasu. One wracają do puli albo jak zamkniesz klapę laptopa i nie, z pół godziny nic nie robisz, tak, to wracają do puli, są resetowane, albo jak skończy im się licznik. I licznik jest ustawiony na twardo na 12 godzin. Z tym, że z mojego doświadczenia wynika, że 8-9 godzin i pyk, i znika maszyna wirtualna i dostajesz nową. No, czyli można dostać nową, to nie jest tak, że mamy po prostu jakiś limit jako user, tak? Więc to jest jeden z limitów. Tu jest więcej limitów. Jeśli na przykład otworzysz kilka sesji i w tym samym czasie będziesz korzystać z dwóch czy trzech GPU, to najprawdopodobniej następnego dnia ci powie, możesz działać, ale bez GPU. Tak, bo on stara się, ponieważ to jest darmowy serwis, no zachować jakąś równowagę skorzystania. Ja tam zauważyłem, że jeśli korzystam z jednej sesji na raz, to każdego dnia mogę te 8-9 godzin na jednym GPU pracować. Jeśli natomiast dwa równoległe notatniki, no to jednego dnia sobie popracuję, a drugiego dnia mi powie, dzisiaj nie mamy dla ciebie GPU. A trzeciego dnia z powrotem już powie, że dostaniesz to. Rozumiem. Jeszcze jedno pytanie. Czyli mogę pracować, każdego dnia mogę pracować. To nie jest tak, że ja na przykład na AWS mam trial tylko na miesiąc, a później opcje są płatne, tak? Nie. To jest darmowy serwis, tylko z limitami. Dobrze, dziękuję. Mogę jeszcze wam coś pokazać na tym.
jeśli byś włączyła ponownie screen sharing, skoro masz techniczne pytania, to zeskroluj na sam koniec, na dół notatnika. O, tutaj mamy takie rzeczy. Na przykład kliknij komórkę uptime. Wiesz, to ta maszyna wirtualna już jest 31 minut u ciebie. Tak? Jeszcze jedna rzecz. Masz pustą komórkę, to w niej wpisz wykrzyknik NVIDIA. Sorry, NVIDIA. NVIDIA, kreska, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Kreska SMI. I teraz wykonaj tą komórkę. OK. To tutaj widać, jakiego typu dostałaś to GPU. GPU to jest Tesla T4, która ma 16 giga RAMu. I to jest jedna z najlepszych kart, które są, przepraszam, są w puli tego kolaba dostępne. Że zazwyczaj przy tej darmowej wersji dostaje się maszynę z dwoma procesorami, CPU dwurdzeniową, 16 giga RAMu, ale dostępny dla użytkownika 12 z kawałkiem, plus jeden z kilku rodzajów GPU. I ten Tesla T4 to jest jeden z dwóch najlepszych obecnie. Justyna coś napisała na czacie. Już wszystko wyjaśnione, także tak, już nieaktualne. Ja w ogóle chciałam podziękować bardzo za warsztaty. Muszę uciekać niestety. Bardzo, 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 bardzo dziękuję. Bardzo fajne warsztaty. Zainteresowana jestem bardzo i prawdopodobnie coś muszę zacząć z tym robić, bo mało w tym siedzę, w takim uczeniu maszynowym, ale widzę, że to jest fajne i że kurczę, trzeba coś zacząć robić w tym kierunku. Także dzięki bardzo, że zapoznaliście w taki fajny sposób przystępny mnie z tym tematem i tutaj nas wszystkich. No i przeklikam sobie na spokojnie całość na pewno jeszcze raz już i pozwolę się odezwać pewnie, jeżeli będę miała jakieś trudne pytania, to w razie czego będę pisać do Was. Proszę bardzo, dziękujemy. Dzięki wielkie. A ja mam jeszcze takie ogólne pytanie, ogólnie do machine learningu. Czy można łączyć podejście właśnie te imperatywne z tym drugim podejściem i w jakich przypadkach, jeżeli tak, warto to stosować? Łączy się oba. Zazwyczaj, tak jak w tym notatniku, większość kodu Pythonowego jest imperatywny, czyli pobieranie danych, ich przetwarzanie, tokenizacja, dzielenie na sylaby, to wszystko jest paradygmat imperatywny. Natomiast sam trening, ten modelu generującego, to jest ten paradygmat uczenia maszynowego. Także tak czy inaczej, w każdym konkretnym przypadku będą aspekty jednego i drugiego. A można sobie wyobrazić to w ten sposób, że mamy zazwyczaj systemy informatyczne imperatywne, na przykład, nie wiem, witryna e-commerce'owa. I w imperatywne systemy wpinamy jakieś moduły, które są tworzone przy pomocy uczenia maszynowego. Na przykład możemy dodać chatbota. Jego jądrem jest moduł pytań i odpowiedzi trenowany. A możemy włączyć do e-commerce'a na przykład model, który zmienia kolejność pokazywania produktów. To też jest jakiś, można powiedzieć, mały moduł, który wpinamy w duży system imperatywny. Ten moduł jest trenowany.
Także to zazwyczaj w ten sposób wygląda. Natomiast podejrzewam, że powoli, tylko nie wiem, czy to będzie 10 czy 100 lat, powoli idziemy w stronę takiego obcowania z maszynami, jakie pokazał nam Lucas w Gwiezdnych Wojnach, że roboty czy androidy są pozamykane w metalowych pudłach, żyją sobie i co robią z nimi ludzie? Muszą je przeczyścić, naładować, wykąpać w oleju na przykład, nasmarować i tyle. Nie? To już można powiedzieć, że taki paradygmat uczenia maszynowego połączony z technologią stan końcowy no, pokazuje. To my jeszcze tam nie jesteśmy jako ludzkość. Aczkolwiek są ludzie, którzy próbują na przykład roboty ogólnego przeznaczenia zbudować. Na przykład robot kuchenny, rzeczywiście na dwóch nogach, z dwiema rękami, którego nie wiem, przynosi się, kupuje się gdzieś w sklepie, nie wiem, w Walmarcie, przyprowadza do domu, a potem mu się pokazuje, jak się w tym domu robi jajecznicę. Raz. I takie maszyny ludzie chcą zbudować. Gdzie użytkownik tej maszyny już nic imperatywnie nie będzie robił. Tylko konwersacyjnie i przez pokazywanie będzie to programował. A jak duże datasety potrzebujemy, żeby wytrenować taki algorytm? Teraz wracamy do generowania poezji? Tak. Poezji albo ja na przykład zastanawiam się nad tym, jest taki standard WCAG, który zawiera wszystkie wytyczne dotyczące pisania stron internetowych dla osób, które są niepełnosprawne i chciałabym po prostu napisać coś takiego, co by sprawdzało kod strony, a następnie na bazie jakichś tam właśnie patternów, dobrych praktyk i poszukiwało tych patternów i tam, gdzie byłby błąd, on by wskazywał, że ten kod trzeba poprawić. Teraz pytanie, jak duży dataset? Obecne generacje algorytmów wymagają znacznie więcej przykładów niż człowiek, kiedy się uczy. Znacznie więcej, mam na myśli kilka rzędów wielkości więcej. Jeśli się uczy dziecko czegoś, to mu się pokaże to 2, 3, może 5 razy i załapie. To dla sieci neuronowych trzeba by pokazać parę tysięcy do paręset tysięcy razy, żeby załapała. Także heurystyczna zasada, im więcej, tym lepiej. Ale skoro już to powiedziałem, to pojawiają się algorytmy czy sposoby na ogarnianie różnych use case'ów ze znacznie mniejszą ilością danych. Czyli ogólnie można powiedzieć, że to się wtedy robi w ten sposób, że ktoś gdzieś trenuje sieć ogólnego przeznaczenia dla danej domeny na dużym zestawie danych, a my to wykorzystujemy i tylko dostosowujemy do naszego use case'a. Ja dzisiaj tego nie pokazywałem. Przy generowaniu tekstów czy rozpoznawaniu też to się robi. Są już dostępne z różnych dużych firm tak zwane modele języka. Model języka angielskiego, model języka francuskiego, niemieckiego, polskiego i tak dalej. I to się bierze i na przykład na takim panu Tadeuszu się to tylko dostraja. I wtedy danych może być mało.
Gdybyśmy to zrobili dzisiaj, to efekt takiego 15-minutowego dostrajania na jednej książeczce byłby znacznie lepszy. Niestety nie możemy dzisiaj pokazać, bo nie zdążyliśmy przygotować takiego use case'a na dzisiaj, chociaż chcieliśmy takiego z mniejszą ilością danych. Super, bardzo dziękuję. Naprawdę był świetny warsztat, taki otwierający umysł i chętnie poznam więcej przykładów i porobię więcej rzeczy. Ja bym jedną rzecz w takim razie na koniec to i powiedział. Jeśli chcesz inne use case'y robić sama, to jest bardzo dobry online'owy, bezpłatny kurs dla praktyków. To jest Deep Learning for Coders, Part 1. Na stronie Fast AI. To może to na koniec pokażę. Screen share. Fast.ai. Praktyka Deep Learning for Coders. Tutaj masz 7 lekcji i każda lekcja obejmuje inny use case machine learningowy. Także polecam to. Może znajdziesz tam coś bardziej podobnego w swojej strukturze do tego, co chcesz sama robić. Dziękuję ślicznie. Chętnie skorzystam. Proszę bardzo. Ja mam również no dobrze. Pytanie, a czy może ono być po angielsku? Jeszcze raz? A można pytanie po angielsku? Teraz? Proszę bardzo. Tak. Yes, of course. Mój polski niestety nie jest zbyt dobry. So my question is, I have seen that in this notebook you have written some custom functions for the language preprocessing. And I was wondering why not use some existing libraries for that, like NLTK or Stanza, because for instance, Stanza has some models for the Polish language as well. Okay, why not? Actually, we have, and we compared other people's approaches with ours, and we like ours better for this use case. Okay, and so your results perform better? Yes. Not only that, this notebook was part of our research, and we published a paper about it and had a presentation a year ago at Machine Learning Conference in Barcelona, I think. So that's like one of different things that you can do while pre-processing stuff. Okay, thank you very much. Yeah. I didn't go into deep details today, but there are a lot. Yeah, so that's our approach. Oh, nice. Anyway, I want to thank you for the workshop, and it was really interesting and a lot of fun. Thank you for being with us here.